Historia telefonu. Historia telefonu zaczyna się w Bostonie w 1872 roku, gdzie Alexander Graham Bell rozpoczął pracę na tamtejszym uniwersytecie. Gdy poznał przyszłą żonę Mabel, stało się jasne, że do rodzinnego Edynburga w Szkocji już nie wróci. Powstanie pierwszego laboratorium Bella będącego przy uniwersytecie sfinansował ojciec Mabel. Był to człowiek bardzo zamożny, widzący w pomyśle zięcia nadzieję dla swojej córki, która podobnie jak matka Bella była osobą niedosłyszącą. Przy pracy w laboratorium wynalazcy asystował Thomas Watson. To właśnie do niego Bell wykonał pierwszą rozmowę telefoniczną. Your voice through the wire. I understood what you said. What did I say? Tell me.